wymiana o uwag. Matej jest po prostu zdziwiony, dlaczego Iversen był tak daleko z przodu przed nim po tym starcie, więc ten powinien mu wytłumaczyć, że doskonale wstrzelił się w ten moment startowy, stąd taka przewaga już na wejściu w pierwszym. 5 punktów tego żelaznego duetu Gorzowian i remis 9-9. Gorąco na trybunach, gorący doping mimo poprzedniego dnia, no i bardzo niskiej temperatury. No, ten stadion niemalże, bo jest jednak sporo wolnych miejsc, szczególnie na drugim łuku, wypełniony do ostatniego miejsca. No, ale takie mamy uroki rozgrywania meczów finałowych już w październiku. Myślę, że wiele osób po prostu stoi gdzieś tam w przejściach też, bo ciężko jest tak naprawdę tak usiedzieć w jednym miejscu na tym chłodnym powietrzu. Czwarty wyścig i będziemy mieli dwóch zawodników, których jeszcze nie widzieliśmy na torze. Krzysztofa Kasprzaka i Janusza Kołodzieja. Krzysztof Kasprzak w niedzielę tutaj na meczu w Gorzowie. Ten mecz się nie odbył. Samolot, Wyspy Brytyjskie. Wycieczka. Wycieczka, bo tam też pierwszy mecz finału pomiędzy Rudzikami ze Swindon a Piratami z Pól się nie odbył. Został przełożony o tydzień, dopiero za tydzień w poniedziałek, a rewanż to dobrze będzie jak w środę, więc jeśli aura nie sprata nam psikusa i prosimy, żeby nie, w najbliższą niedzielę w Tarnowie, że wyłonimy mistrza Polski, to nasza liga nie będzie ostatnia, ale brązowego medalistę to na pewno będziemy mieli takiego najpóźniejszego. Ale w Anglii i na Szwecji nie jeździ się o brązowe medale. Walka o brąz pozostała jeszcze tylko w naszej lidze. Janusz Kołodziej w kasku żółtym po raz pierwszy na gorzowskim torze dziś. W parze z Maciejem Janowskim, który wygrał na inaugurację. Natomiast duet gospodarzy to w kasku niebieskim Łukasz Kaczmarek miał upadek inauguracji. I w kasku czerwonym po raz pierwszy dziś na torze Krzysztof Kasprzak. Przy remisie 9-9. Będziemy mieli trzyosobowy skład wyścigu czwartego, ponieważ tak mi to wszystko wyglądało. Taśmy dotknął, a właściwie ją, no nie, nie zerwał. Łukasz Kaczmarek. Główny rozgrywający jak na razie w dzisiejszym meczu. Upadek w pierwszym wyścigu, taśma w drugim, więc dużo się dzieje, kiedy Łukasz Kaczmarek jest na torze. No ale miejmy nadzieję, że on z tych lekcji, które na tej najwyższej światowej półce, ligowej półce naszej nabiera, że będzie wyciągał właściwe wnioski, że tę lekcję dobrze odrobi i to wszystko będzie procentować na przyszłość. No i teraz myślę, że te uwagi, bo to są w miarę spokojne uwagi, to nie jest jakiś krzyk, jakieś pretensje Piotra Palucha do Łukasza Kaczmarka. Jeszcze tam coś podpowiedział Mirosław Daniszewski. Jeszcze, no właśnie, i od razu natychmiast trzeba z takich lekcji wyciągać o. Tak, myślę, że krótko i zwięźle. Myślę, że nawet jeśli to są poważne uwagi, to mające na celu uspokoić Łukasza Kaczmarka, którego chyba właśnie trzeba sprowadzić na ziemię, żeby ochłonął, żeby zrobił swoje, żeby nie przeszkadzał swoim kolegom i po prostu wyciągał wnioski. Myślę, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jaka to jest lekcja dla tak młodego zawodnika w takim meczu, w takiej stawce, z takimi zawodnikami obok, w takich emocjach. Myślę, że wiele nauki w takim meczu może wyciągnąć taki zawodnik, który wydaje się, że nie odgrywa żadnej roli, ale w jego głowie dzieje się naprawdę dużo. 17 lat, tak jeden jak i drugi z juniorów gorzowskich. Teraz jeszcze ostatnie przygotowania, jeśli chodzi o motocykle. Paweł Baran, kierownik zespołu tarnowskiego, jeszcze spoglądał tam na zegarek, ile jest tego czasu, by można było te poprawki jeszcze dokonać. A tam w tle widzą Państwa Marka Cieślaka. Zupełny spokój, siła spokoju dziś trenera Jaskółek. No nie jeden finał już zda nim, więc wie jak się zachowywać, już analizuje. A można powiedzieć, że on broni tytułu drużynowego mistrza Polski, tak? Bo w poprzednim sezonie prowadził Stelmet Faluba z Zielona Góra. Zielonogórzanie przegrali rywalizację w półfinale z Gorzowianami. Pojadą o brązowe medale. Wtedy prowadził zespół właśnie Marek Cieślak. No i Marek Cieślak jest ze swoim zespołem w wielkim finale i on pewnie chciałby ten tytuł obronić. A dla Janusza Kołodzieja na przykładu jest to trzeci finał z rzędu. Dwa poprzednie w
barwach Byków Leszczyńskich, teraz w barwach Azotów Tauron Tarnów, więc też to doświadczenie z takich meczów oczywiście posiada, ale to nie ma wielkiego znaczenia, bo nerwy są ogromne u każdego z nich i myślę, że również nawet u tak doświadczonego trenera jak Marek Cieślak, który oczywiście już tam analizuje kolejne wyścigi, kolejne zabiegi taktyczne, więc kto jak nie on musi mieć tutaj głowę na karku i myśleć o kolejnych biegach, kolejnych szansach dla swojego zespołu. Krzysztof Kasprzak, który przed chwilą wyjechał na jednym kole efektownie, bawiąc się, no może być wielkim wygranym tego sezonu, bo jak już wspomnieliśmy, w lidze angielskiej w finale może zostać drużynowym mistrzem Anglii, może zostać drużynowym mistrzem Polski, awansował już do cyklu Grand Prix, no i to może być zupełnie nieoczekiwanie, patrząc na pierwszą część tego sezonu w wykonaniu Krzysztofa Kasprzaka, właśnie sezon Kaspera. O tak, myślę, że spisuje się bardzo dobrze, w ostatnim czasie bardzo również dla swojej drużyny, indywidualne sukcesy wyśmienite, więc już może zaliczyć ten sezon do udany. Trzyosobowy skład wyścigu czwartego, Kołodziej, Janowski, Kasprzak, start dla Defekt motocykla Macieja Janowskiego już na starcie. Ogromny pech Tarnowianina, a wygrywa ten start Krzysztof Kasprzak. On przed Januszem Kołodziejem, teraz walka dwóch zawodników, ale wygląda na to, że ona nas tutaj rozgrzeje do czerwoności, bo Janusz Kołodziej świetnie spasowany z gorzowskim owalem, dopingowany, niesiony dopingiem tych żółto-niebieskich szalików gorzowych. Tak na cele. On rozpoczyna trzecie okrążenie. Kołodziej próbuje gdzieś tam znaleźć jakieś miejsce, wykorzystać jakiś ewentualny błąd Kasprzaka, by wyjść na czoło stawki w tym dwuosobowym wyścigu numer 4. Rozpoczyna się czwarte okrążenie. Jeśli wygra Kasprzak przed Kołodziejem, to gorzowianie będą prowadzić w tym wielkim finale. Teraz chyba dopiero zobaczył Janusz Kołodziej, że za nim nie jedzie już Maciej Janowski, że nie ma nikogo za nim, że to jest wyścig, którym jedzie ich tylko dwóch. I górą Krzysztof Kasprzak triumfuje w tym takim nieoczekiwanym wyścigu numer 4, kiedy do mety dojeżdża tylko dwóch zawodników. Trzy punkty Kasprzak, jeden Kołodziej, Defekt motocykla Macieja Janowskiego, wcześniej za dotknięcie taśmy wykluczony Łukasz Kaczmarek. 3-2 wygrywają gorzowianie i oni prowadzą po czterech wyścigach 12-11. Tak, pech tym razem gości. Kto wie, może taśma Łukasza Kaczmarka przyczyniła się do, że w drugim starcie motocykl Maćka Janowskiego już zdefektował. Kto wie, w którym momencie i czy w ogóle motocykl Maćka Janowskiego zdefektowałby w pierwszej odsłonie tego wyścigu. Tak gorzowianie na tym skorzystali. Krzysiek Kasprzak nie miał zawodnika z lewej strony, wyjechał zdecydowanie z tego startu. A Janusz Kołodziej z okrążenia na okrążenie czuł, że może wyprzedzić Krzyśka Kasprzaka. Jechał dobrze, poprawnie, wchodził za gorzowianina, jednak brakowało mu wyjścia z łuku, żeby tam znaleźć jakąś przestrzeń, tą najbardziej przyczepną po wewnętrznej części toru, którą przez cztery okrążenia umiejętnie blokował właśnie Krzysztof Kasprzak.